Drodzy Państwo, zaprosiliśmy Państwa tutaj punktualnie na godzinę 13, żeby się podzielić dobrymi informacjami, jeśli chodzi o miasto Cieszyn, o powiat cieszyński w ramach tarczy antykryzysowych, tarczy finansowej i wsparcia samorządów. Przeznaczamy duże środki finansowe na to, aby mogliśmy przejść epidemię koronawirusa w sposób bezpieczny, aby jak największą liczbę miejsc ochronić. I myślę, że tutaj też Wasza obecność świadczy o tym, że gwarantem tego wszystkiego, co realizujemy, jest prezydent Andrzej Duda. I jeżeli chcemy, aby ten dobry program dotyczący zmian, ale też walki z epidemią, pozytywnej walki z epidemią był kontynuowany, to oczywiście najważniejsza jest najbliższa niedziela, czyli wybór Andrzeja Dudy na prezydenta. Kilka takich informacji, bo często spotykamy się z zarzutami, że nie radzimy sobie z kryzysem. To tylko na przykładzie powiatu cieszyńskiego kilka danych, które przedstawimy razem tutaj z kolegą ministrem Grzegorzem Budą. Jest ze mną kolega Przemek Grabek, nasz poseł, jest Janusz Król, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, jest przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jasiu Kawulow i wszyscy pozostali radni, którzy tutaj dzisiaj nas wspierają w tym działaniu. Jeśli chodzi o takie informacje podstawowe, to myślę, że rozpocznę od dobrej informacji. Poziom bezrobocia w powiecie cieszyńskim to jest 5,2%, w skali kraju 6%. Jeśli byśmy popatrzyli na dane Eurostatu, to mamy dzisiaj 3% poziom bezrobocia w naszym kraju, drugie miejsce o najniższej stopie bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, czyli bardzo dobrze radzimy sobie z kryzysem i też bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie. Na to na pewno duży wpływ mają te działania, które podejmowaliśmy i podejmujemy w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. Jeśli chodzi o tarczę antykryzysową, czyli te środki, które idą zarówno z Powiatowych Urzędów Pracy na pożyczki. I tutaj też jest znaczna kwota 34 milionów złotych, które trafiło do przedsiębiorców z powiatu cieszyńskiego. Jeśli chodzi o ochronę miejsc pracy, które są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, też znaczna kwota ponad 25 milionów złotych. Ponad 5600 pracowników z tego tytułu nie straciło pracy. Warto też do tego dodać środki, które przeznaczamy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli umorzenie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, tak zwane postojowe, też kwota znaczna, 34 miliony złotych trafiło do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, przez co ratujemy miejsca pracy. To pokazuje, jakie środki przeznaczamy i dzięki temu możemy się spokojnie przed Państwem stanąć i mówić, że te działania, które podejmujemy, są skuteczne w ochronie miejsc pracy, a gwarantem tego jest prezydent Andrzej Duda. Pan poseł Grzegorz Puda powie o większych kwotach związanych z tarczą finansową. Oddaję mu głos. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, jak widać na załączonym obrazku, od przedszkolaka do seniora, cały Cieszyn głosuje na Andrzeja Dudę. Andrzej Duda! 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 Ale przyjechaliśmy do Państwa tak naprawdę po to, żeby oprócz tego, o czym mówimy cały czas przez ostatnie kilka miesięcy, oprócz tego, że zachęcamy Państwa do takiej wytężonej pracy i do tego, żeby starać się przekonać wszystkich nieprzekonanych na kandydata, na obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę, aby również podzielić się informacjami dotyczącymi tego, co udało się dzięki przychylności pana prezydenta zrobić dla powiatu cieszyńskiego, bo to jest najważniejsze tutaj, to jest najważniejsze w tym miejscu. Pan minister Stanisław Szwed przedstawił już część tarczy dotyczącej wyników finansowych w tym powiecie. Ja chciałbym Państwu tylko pokazać krótko dane dotyczące tarczy finansowej. Otóż w powiecie cieszyńskim udało się wprowadzić 200 milionów złotych tylko tutaj do powiatu cieszyńskiego z całej kwoty 60 miliardów na całą Polskę. Będę mówił głośniej. Jeżeli chodzi o liczbę uratowanych firm, niech wszyscy słyszą, to 1760 uratowanych firm w powiecie cieszyńskim w stosunku do 307 tysięcy uratowanych firm w całej Polsce. No i liczba pracowników. To jest właściwie to, co dotyczy każdego z Państwa w domach, wśród znajomych, tak? 14 tysięcy uratowanych pracowników dzięki tarczy finansowej.
z prawie 3 milionów uratowanych pracowników w całej Polsce. Da się? Da się! Da się. Brawo, brawo, brawo! Brawo, Andrzej Duda! 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 Prezydentem! Andrzej Duda! Prezydentem! Andrzej Duda! Prezydentem! Andrzej Duda! Jeżeli można, szanowni państwo, jeżeli jeszcze można, pokrótce. No, tak się składa, że wszystkie cyfry, które przedstawiamy, czy pan minister, pan poseł, czy moja skromna osoba, to są kwoty, które wprost tutaj wpłynęły. Dlaczego? No dzięki przychylności pana prezydenta, bo to on osobiście podpisuje ustawy, dzięki którym te środki trafiają do takich małych społeczności, jakim są gminy, powiaty, czy nawet trochę większe miasta. Prezydent Andrzej Duda jest gwarantem dobrej zmiany dla wszystkich. Wybory, w ramach których będziemy głosować w najbliższą niedzielę, to są wybory pomiędzy tym, czy chcemy, aby te środki wpływały i aby można było realizować ten program, czy to są wybory na kandydata, który takiej gwarancji dać nie może, bo po prostu z rządem nie współpracuje. Wybór jest dosyć jasny. Natomiast na sam koniec chciałem tylko powiedzieć, że ten obrazek, który państwo widzicie, bo to państwo jesteśmy w kręgu, tak? Jest piękny, ponieważ nie tak dawno jedna z osób dosyć znanych w tym mieście zarzuciła nam, że Cieszyn nie głosuje na Andrzeja Dudę i prosiła o sprostowania. Dzisiaj pokazujemy, że Cieszyn głosuje na Andrzeja Dudę. Dziękuję bardzo. Andrzej Duda! 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 Może Janusz, Fundusz Inwestycji Samorządowych też. Szanowni państwo, krótko te liczby mówią same za siebie. 6 631 000 na, to jest fundusz inwestycyjny dla powiatu cieszyńskiego. To oczywiście są kolejne środki, które wpływają do naszego powiatu. Te akurat w ramach tarczy antykryzysowej, ale tych środków w powiecie cieszyńskim w ostatnich latach inwestycyjnych pojawiło się bardzo wiele. Janusz, Jan Kabulok, bardzo proszę. Jeszcze kwestia, jakie środki trafiają do miasta Cieszyna i innych gmin powiatu cieszyńskiego. Szanowni państwo, Fundusz Inwestycji Samorządowych to jest działanie całkiem nowe. Sprzed kilku praktycznie dni czy tygodni. I tutaj warto podkreślić, miasto Cieszyn 5 826 000 zł. Ale inne miasta, Ustroń 2 574 000, Wisła 1 359 000 i tak po kolei praktycznie ani jednej gminy nie ma, która by nie miała funduszu. Skoczów 5 060 000. Także na pewno to, co tu trzymamy, Andrzej Duda, prezydent. Andrzej Duda, prezydentem. Andrzej Duda. Prezydentem! Andrzej Duda! Prezydentem! Andrzej Duda! Prezydentem! Andrzej Duda! Prezydentem! Andrzej Duda! Prezydentem! Brawo, dziękujemy, brawo, że jesteście z nami. Zachęcamy jeszcze w tych ostatnich dniach do wzmożonej akcji informacyjnej. Mamy też gazety, mamy też ulotki. Prosimy też zabierać, żeby można było to też jeszcze rozdawać. Bardzo dziękujemy.